Obeszliśmy tutaj kilka knajp, wszędzie zamówiliśmy obiad rybny dla dwóch osób, no bo jesteśmy nad morzem w końcu i okazało się, że prawie wszędzie jest podobnie. Minimalna cena za obiad rybny to tak gdzieś około 44 zł. No, zestaw ryba, dorsz, frytki, sałatka. Za taki obiad rybny jednodaniowy. Wszystko zależy od tego, ile się zamówi, ile wyjdzie na wadze. No. I co ciekawe, cena w małej miejscowości niewiele różni się od knajpy nadmorskiej w dużym mieście, Gdynia. Tam też za 50 zł zjedliśmy obiad rybny. To jest dość dziwne, bo wydaje się, że gdzieś na prowincji powinno być dużo taniej, a jest podobnie. Czyli para wyda na posiłek rybny około 90-100 zł. Dla porównania, w 2017 roku kupowaliśmy taki sam obiad dla dwojga za 35 zł w smażalni ryb, a więc wzrost o ponad 250%. Oczywiście mówię tu o cenach dla pary. Tak, i w sumie jest 87 zł na dwa obiadki. Z tym, że jeden to był zestaw firmowy, zestaw dnia, za 44 zł. Dorsz plus wszystkie tam dodatki, frytki, jakieś dwie sałatki, ale w sumie dość dużo było tych sałatek i frytek, także można to było podzielić na dwa i w sumie zapłacić 87 zł. Dość drogi był ten halibut. Sam w sobie 43 zł kosztował, czyli tyle samo, ile tamten zestaw łącznie z frytkami, dorsz. Bardziej się opłaca taki gotowy zestaw wziąć w znanej cenie niż tak właśnie osobno jakieś tam bardziej wykwintne może ryby. No i tak wygląda cennik w tej knajpie. Tutaj za 100 gramów oczywiście to są ceny. No halibut 16 zł jak widać, a filet z dorsza 15. No więc ten halibut chyba był większy, skoro cena była taka sama. Filet z dorsza był razem z frytkami i z sałatką. A jak jest z kwaterami? W 2017 płaciliśmy 40 zł za kwatery, czyli pokój z łazienką, telewizorem, czajnik, lodóweczka mała, dostęp do wnęki kuchennej. No może jeszcze zobaczymy tutaj napoje zimne. Teraz za te same warunki jest 80 zł w tym samym miejscu, a więc to jest 100% wzrostu. Wniosek: największy wzrost jest w zakresie wyżywienia, dwuczykrotny wzrost. W ciągu 6 lat oczywiście mówimy. Wydaje się, że ten dwukrotny wzrost, te 100%, jest to jakoś porównywalne z inflacją w ciągu tych 6 lat, nie? Ale wzrost cen wyżywienia przekroczył inflację dość znacznie. Może dlatego tak mało ludzi jest tu w porównaniu z ubiegłymi latami. Plaża wręcz czasami świeci pustkami. Jeśli ktoś nie lubi się zanadto obiadać frytkami wysokokalorycznymi, to jest tu pewien sposób na obniżenie kosztów rachunków, bo zauważyłem, że w większości knajp nie żałują tych frytek, ilościowo jest ich bardzo dużo w zestawach, no i można to podzielić na dwoje, tak jak w tej poprzedniej smażalni. Tutaj można pójść jeszcze dalej, bo ryby nad morzem są najdroższe, jak widać. Ale można kupić gotowy zestaw obiadowy ze schabowym albo dewolaja za 30 zł, albo zupkę za 10 zł. Oczywiście nie wszędzie tak jest. Trzeba sobie poszukać tańszej knajpy. Nieraz na końcu jakiejś tam miejscowości jest taniej, no i wybór większy. Tak często bywa. I jeśli ktoś koniecznie musi mieć danie rybne, no chyba że ktoś idzie już na całość, na full hardcore i chce mu się samemu smażyć posiłki rybne, to może zajść do hurtowni i kupić sobie w hurcie 10 razy taniej świeżą, surową flądrę i samemu sobie to obsmażyć. Ale czy będzie się chciało turyście wstawać przed 7 rano do hurtowni rybackiej? Z godziny? Ja na pewno, do 8 na pewno. Czyli 12 zł jest po prostu. No bo ja nie wiem, czy teraz kurczę to brać, czy nie, bo ja na dorsza liczyłem. Nie, nie, tu pan dorsza nie dostanie. Aha. Dobra, flądrę. Tylko głowy my obcinamy, te flaki wujmy i to się trochę przyczyści. To możemy obciąć też. Aha, tak to przyczyści jest. Przyczyści już jest. No to zapytam się. No. Dobrze.